znowu mnie okradł. Na 600 tysięcy mnie okradł. Ja mam teraz kredyt do spłacenia. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Została mi tylko fajka. Orżnął mnie. Po prostu okradł mnie. Ty małpo, mówiłem ci, żebyś nie demolował mojej szopy. Co tam robisz? Ja sobie siedzę, no co? Złaź, już! Zapalam się. Złaź stąd! Ale czemu? No kurczę, no psujesz mi szopę, złaź stąd! No dobra. Już, natychmiast! Masakra. Witam, ja jestem kamerzysta. Widzicie, jak mam nowego ficika za hajs z YouTube'a, za wasze pieniądze. Dorobiłem się, ale nadal jestem biedny. W tym jest problem. I tego będzie dotyczyć dzisiejszy odcinek, ponieważ nadal nie mam pieniędzy na godne życie. No, jedynie na ubrania. Ale to mi nie wystarcza. W każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, ty, jeżeli jesteś nowy na kanale i jeszcze właśnie ty nie subskrybujesz mojego kanału, mówię do ciebie, znaczy pewnie subskrybujesz, ale może jest tak, że nie subskrybujesz, to tutaj znajduje się czerwony przycisk. Znaczy, że taki sam czerwony przycisk klikniesz tam na dole. Wpadnij również na mojego Instagrama, kamerzysta69, bo tam za wasze pieniądze robię takie ficiki fajne, żeby się lansować i żeby czuć się jak ktoś, pomimo że jestem nikim, ale to nie jest najważniejsze. W każdym razie dzisiaj pokażę wam, jak być bogatym. Wpadłem na genialny pomysł, który muszę zrealizować. Opowiem o tym mojemu koledze i przy okazji wy dowiecie się, jak zostać naprawdę bogatymi ludźmi. Także zapraszam was do oglądania. Moc, masa, brak kutasa. Dzień dobry, panie prezesie. A dzień dobry, kierowniku. Posłuchaj, kierowniku. Mam idealny plan biznesowy, który sprawi, że będziemy naprawdę bogatymi ludźmi i będziemy mogli żyć godnie w luksusach. No, szczerze powiem, że zaciekawił mnie prezes. No to proszę przychodzić do szczegółów, tak? Niestety plan jest dość skomplikowany i wymaga naprawdę wielokrotnego zastanowienia się nad nim i zgłębienia jego tajników, aby dojść do konkluzji, której możemy stwierdzić, iż nie będzie to takie proste, jak może się wydawać. Rozumiem, rozumiem. No to przechodzi pan prezes do sedna, okej? Do sedna. Dobrze. Trzeba wziąć kredyt. O kurwa, ale zajebisty pomysł. Też tak sądzę. Czemu ja o tym nie pomyślałem? Musimy wziąć kredyt, najlepiej hipoteczny, bo hipoteczny to dostaniemy z 600-700 tysięcy na nowy dom. Będziemy mogli żyć godnie przez 2 miesiące. Teoretycznie to jest na dom, ale my możemy to przepić, przechlać, przećpać. Nie można przećpać, ten jest family friendly. A, rozumiem, no. Ale możemy zrobić z tą kasą, co tylko chcemy. Wyobrażasz to sobie? Ale skąd prezes ma takie zajebiste pomysły? Myślałem nad tym 2-3 dni. W każdym razie, posłuchaj, jest jeden mały problem. Wiesz jaki? No, nie domyślam się. Proszę, proszę mówić. Jeżeli nie wydamy tego w 2-3 miesiące, to komornik nam wszystko zabierze, bo nie będziemy i tak mieli z czego tego spłacić kredytu. Ale co nam zabierze? No pieniądze nam zabierze, które wzięliśmy na kredyt. Głupi jesteś? No trochę to skomplikowane. Musimy wziąć kredyt i rozwalić cały hajs. 600 koła, rozumiesz? 600 koła w 2 miesiące. Dasz radę? No pewnie! No to zajebiście, ale idziemy wziąć kredyt. Chwila, z tego co... Też bierzesz kredyt? Może dostaniemy bajkę 200. Ja mogę wziąć? No nie wiem, może ci dadzą. No dobra, to robimy to, robimy to. Będziemy bogaci. Idziemy to, od razu to przechlejemy. Dobra, tylko gdzie się bierze kredyt? Ja nie wiem, w banku w chyba, banku, co? W banku chyba, nie? No to dawaj, do banku, idziemy. Dobra, idziemy. Ty stary, może weź, zatrzymaj Audi, no. I pojedziemy autobusem, no bo szkoda na benzynę wydawać. No ale jestem już na przystanku, ja ci tutaj zostawię i tyle, ja jadę, nie? To do tego banku. Nie idziesz ze mną? Nie idę z tobą, bo jesteś kanarem, człowieku, co nie, pamiętam, ja nie mam biletu. Ale stary, już jestem kanarem, zmieniłem pracę, mówiłem ci. Jak zmieniłeś pracę? No zmieniłem pracę, mówiłem ci przecież, no co, ty nie pamiętasz? Nie wierzę ci, wysiadaj. No serio? No nie wierzę ci. O kurde, no. Ja jadę normalnie ten, z operatorem. Dobra, jak chcesz. To spotykamy się na miejscu, dobra, tak? To na miejscu się spotkamy. To chyba ty chcesz jechać ze mną. Nie, no pojadę autobusem, wiesz? Jesteś pewny? Tak. No dobra. To cześć. To jedziemy do banku. Dobra, kierowniku, ja idę do banku, zobacz, czy zajebisty bank. Widzisz, to idziesz ze mną? Ho, dawaj. Ty stary, ale ja muszę iść do pracy. No chodź ze mną. Ale ja się spieszę, muszę iść do pracy, no. Ale jak? A co ty z tej pracy będziesz mieć? No ale ja pracuję. Tu weźmiemy kredyt. Stary, ja mam swoje obowiązki. No ale po co ci ta praca? 600 koła dostajesz kredytu. Słuchaj mnie. Póki nie mam pieniędzy, to muszę pracować. No tak? Ale no tu dostajesz pieniądze. Ale teraz nie mogę, no póki mam umowę, stary. Jak nie przyjdę, to będę miał problemy. No dawaj, chodź. Ja jutro wezmę ten kredyt. Jak jutro? No jutro wezmę, pójdziesz ze mną. To co ja mam iść sam? No jutro wezmę, no stary, musisz mnie zrozumieć. Dobra. Nara. Operator, chodź. Operator, idę do banku. To czekaj tu, jak nie chcesz ze mną wchodzić.
Operator, operator, zawijamy się stąd. Oni chcą policję wezwać. Powiedzieli, że jestem jakimś przestępcą, bo wchodzę z workiem na głowie do banku. Co w tym jest dziwnego, że wchodzę z workiem na głowie do banku? No chciałem wziąć kredyt, to wszedłem do banku z workiem na głowie. Nie wiem, jaki oni problem widzą. Chodź, bo zaraz tu policja przyjedzie. Musimy znaleźć jakiś inny bank, normalny bank, w którym normalnie dają kredyt człowiekowi z workiem na głowie. No, ja nie widzę jakiegoś problemu, no. Nie rozumiem, o co chodzi. Ja przestępca, dlaczego od razu przestępca? Co, że zamaskowany wchodzę? Co, rabunek jakiś, czy o co im chodziło? Nie wiem. Masakra z tymi ludźmi. Musimy znaleźć jakiś zajebisty bank, w którym dadzą mi kredyt i nie będą mieli problemów z tym, że mam worek na głowie. Dobra, operator, idziemy. Na pewno znajdziemy jakiś fajny bank. A tu już nie przyjdę. Nie przyjdę. Dobra, jesteśmy już pod kolejnym bankiem. Jak mnie z tego banku wyrzucą, to się po prostu poddaję. Nie mam już siły. Jeżdżę po całym mieście tą Audi, nie mam już nawet pieniędzy na benzynę. Poddaję się. Jeżeli mi tu nie dadzą kredytu, to kładę na to. Dzień dobry, witam pana. Bardzo miło mi pana gościć. Proszę usiąść. Jakaś kawa, herbatka, coś podać? Wie pan co, piwka bym się napił. Ma pan piwko? Może? No, miałem je zachować dla siebie, ale pana taka dobra energia, że nie. Proszę. Dobra, dziękuję bardzo. Wie pan, w jakim celu ja tutaj przyszedłem? No właśnie, chciałem pana wysłuchać, proszę. No ja bym chciał zaczerpnąć kredyt tutaj w banku. Kredyt? A jaka miała być kwota? Kwota? No tak, z 600 tysięcy dacie radę? No myślę, że to nie będzie problemem. To tak. Najpierw byśmy musieli umowę podpisać. Umowę? Proszę, pan przeczyta tam na spokojnie sobie wszystko. Proszę, opis. Tam pan nie musi, byle co pan wpisze, to ja muszę po prostu to panu dać, wie pan. A tutaj pisze, że stopa oprocentowania 150% w skali roku. A tak, to jest takie, wie pan, to jest po prostu, no, są pewne zasady, które my musimy powiedzieć i które są na tej umowie. To jest mało ważne, ja panu zaraz dam pieniądze nawet, tylko pan musi po prostu podpisać. Czyli tylko podpisać, tak? Tak, dokładnie. Ale nie będzie jakichś dużych procentów czy coś, no, do oddania? Nie, no gdzie pan, to już wie pan. A komornik nic nie zabierze? To panu taki głupot na kartę. To proszę, ja wszystko podpisałem, to dostałbym te pieniążki? No pewnie, tutaj już mam przygotowane. Proszę pan sobie sprawdzić. Tu mówi pan, że jest 600 tysięcy, tak? 600 tysięcy. O Jezu, ile siana. No dobra. Wszystko okej? No wszystko okej. Sprawdźcie podróbki, żeby nie było żadnych niedomówień. Nie no, wyglądają na oryginalne. No dobra, to co? Kulka? Wie pan co, jest taka sprawa. Mógłby pan na chwilkę wejść? 5 minut dosłownie. Dobra. Max 5 minut, bo ja... wie pan, są sprawy ważne i ważniejsze. No dobra, spoko. Muszę wykonać telefon do ważnej firmy. Nie ma problemu. Ale jeszcze nie, bo pan jeszcze nie podpisał wszystkiego. To trzeba jeszcze musimy uzgodnić wszystko, dokładnie jak to będzie wyglądać, żeby potem, wie pan, nie chcę panu problemów robić, żeby pan wiedział, jak to ma wyglądać. Aha, czyli rozumie pan, no, zostałeś jeszcze. Tak, jeszcze chwilkę, zaraz pan tu przyjdzie, sobie 2 minutki, ja tylko telefon. I co, mam poczekać? Tak, tam jest, mamy fajną poczekalnię, pan sobie weźmie piwko. No dobra. Pan się nabije na spokojnie, 2 minuty. Dobra. Proszę już wchodzić. No tak, pan jeszcze sobie tutaj doczytał ostatnią karteczkę. O tutaj, jeszcze pan tu złoży podpis tam, żeby nie można tych niedomówień. Proszę tutaj przeczytać, wszystko pasuje. No dobra, nie obchodzą mi te papiery. Biorę kasę i idę, tak? Dobra, okej. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Teraz jest z panem, to sama przyjemność. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Ale się mega jaram, dostałem kredyt, rozumiecie to? Mam 600 koła tutaj w walizce, ale to przepierdolę. Tylko nie wiem gdzie, to nie wiem na co, kurczę. Tyle hajsu, nigdy nie miałem tyle hajsu. Chodź operator, szybko. Uciekamy, chodź. O, siema. A co ty tu robisz? No stary, ja tu pracuję w banku, no cześć. W jakim banku? Przecież ja tam kredyt brałem przed chwilą. No to ja tobie dałem kredyt, no co ty, nie poznałeś mnie? Chodź, przejdziemy tutaj. Ale nie, czekaj, bo nie rozumiem czegoś. Jak mogłeś mi dawać kredyt? No normalnie, dałem ci kredyt, nie widzę. Co ty, nie poznałeś mnie? No nie poznałem cię. No stary, ty cały czas pracę zmieniasz, człowieku. Wszędzie mi wywalają. Masz jakąś fajkę czy coś? Muszę zapalić. Ale no dałeś mi kredyt, no to co, zajebiście. Ale słuchaj, wiesz co? No. To jest taka zajebista praca. Kurwa, ludzie są tak naiwni. Masownia? Jak naiwni? No dobra, jak naiwni ludzie. Słuchaj, ludzie są tak naiwni. Ja daję im walizki. Słuchaj, to jest hit. Ja im daję puste walizki. Jak puste walizki? No puste walizki im daję i wkręcam, że tam jest hajs. Oni podpisują umowę i są tak wpierdoleni. Ja mam ten cały ich hajs, rozumiesz? To jest tak zajebista praca. Co chodzi? Puste walizki im dajesz? No dobra, wiesz co? Ja muszę iść, bo ja się spieszę na chatę.
Siemanko. Ale... Siemanko. No... To kur... Jeszcze nie widał pustą walizkę. No nie... Znowu mnie orżną najprawdopodobniej. Okradł mnie znowu. Znowu mnie okradł. Na 600 tysięcy mnie okradł. Ja mam teraz kredyt do spłacenia. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Została mi tylko fajka. Orżnął mnie. Po prostu okradł mnie znowu. Pierdolony złodziej. Operator, co robimy? Trzeba go złapać. Może ktoś by chciał kupić tą walizkę. Oddam za 5-10 zł. Potrzebuję pieniędzy na jedzenie. Ale to nieważne. Pieniądze nie są najważniejsze w życiu. Bo widzicie, raz się ma pieniądze, raz się ich nie ma. W życiu najważniejsi są przyjaciele, rodzina, widzowie. Wy jesteście ważni. No i Marek. A tobie, przyjacielu, wybaczam, że mnie okradłeś, że mnie pozbawiłeś wszystkiego. Może kiedyś mi oddasz te pieniądze, a może i nie oddasz i będę musiał spłacać do końca życia ten kredyt. Dobra, kończ operację. Smutno by się zrobiło. Thank you.